Jeśli kocham i jestem kochany, to przeżywam kawałek nieba na ziemi. Jeśli nie kocham i nie jestem kochany, to przeżywam piekło na ziemi. Do życia i szczęścia potrzebuję miłości, ale uwaga, miłości prawdziwej, bo jeżeli mylę miłość z czymś, co miłością nie jest, to tak jakbym mylił życie ze śmiercią. Jeżeli mylę miłość z jakąś karykaturą miłości, to śmierć zajrzy mi w oczy. I w przenośni, i dosłownie. Więc na początku zajmiemy się takimi mitami, którym ulegają najczęściej ludzie, a później pójdziemy do istoty miłości. Po pierwsze, można pomylić miłość z uczuciem. Gdyby miłość była uczuciem, miłości nie wolno byłoby ślubować. Bo nie mogę ślubować stanów emocjonalnych. Nie mogę ślubować tego, że zawsze będę miał takie samo uczucie. Bo uczucia się zmieniają, a miłość ma trwać. Więc nie mogę ślubować stanów emocjonalnych. One będą najróżniejsze. Papież Franciszek mówi, możecie się w ciągu dnia na siebie wkurzać, mogą nawet latać talerze, ale wieczorem pojednajcie się. Więc emocje będą różne, natomiast istotą miłości nie jest uczucie. Skąd się bierze ten mit? Wynika z tego, że kiedy kocham, to zawsze przeżywam uczucia, ale uwaga, różne. Nie tylko piękne. Niektórzy nawet mają takie przekonanie, że miłość to takie piękne uczucie. Jeśli by wam, drogie dziewczyny, chłopak powiedział, czy kolega, czy chłopak, miłość to takie piękne uczucie, to możecie powiedzieć, jeszcze nigdy nikogo nie kochałeś. No, skąd możesz wiedzieć? Bo gdybyś naprawdę kogoś pokochał, to wiedziałbyś, że miłość to nie z miłością się nie wiążą tylko piękne uczucia, ale cała gama uczuć. Nie tylko te piękne i przyjemne, ale też te przykre, bolesne. Kiedy z osobą, którą kocham, jest dobrze, to przeżywam bardzo przyjemne uczucia, to się cieszę, to jestem radosny, to jestem pogodny, to jestem szczęśliwy. Ale kiedy z osobą, którą kocham, zaczyna się dziać coś złego, to przeżywam bardzo bolesne uczucia, właśnie dlatego, że kocham. Kiedy rodzice 15-letniego syna dowiadują się, że on jest narkomanem, to żadnych pięknych uczuć. Oni potrafią czasami osiwieć w jedną noc, kiedy wiedzą, jak dramatyczna sytuacja jest ich syna i ponieważ kochają, przeżywają bardzo dramatyczne uczucia. Wściekłość, złość, smutek, no najróżniejsze. Pamiętajmy też, że nie ma pozytywnych i negatywnych emocji. Każda emocja spełnia pozytywną rolę informującą i motywującą. I te przykre, bardzo bolesne uczucia informują rodziców, że oni kochają syna i że z tym synem dzieje się coś bardzo złego. Więc z miłością wiążą się uczucia. Istotą miłości nie są uczucia. Z miłością wiążą się uczucia różne, ale najważniejsze, co trzeba powiedzieć i pamiętać, nie wolno nam się kierować uczuciami. Uczucia mamy prawo przeżywać, niech będą, ale mamy się nimi nie kierować. Bo kiedy się kieruje uczuciami, to może się okazać, ponieważ czasami uczucia są ślepe, że bardzo pobłądzę. Mogę w zakochaniu, z zazdrości kogoś zabić albo zabić siebie. Kiedy ta osoba, w której jestem zakochany, nie wiem, zerwie ze mną kontakt, relacje. Kierując się uczuciami, możemy dojść do śmierci. Uczucia są istotą zakochania, ale zakochanie to jeszcze nie jest miłość. Zakochanie to może być początek relacji miłości, ale tylko początek. I teraz z miłością wiążą się jeszcze mocniej, z prawdziwą miłością, jeszcze mocniejsze uczucia niż z zakochaniem, ale to wiedzą ci, którzy kochają naprawdę. Z emocjami, z uczuciami jest troszeczkę jak z cieniem. Uczucia towarzyszą miłości, tak jak mnie towarzyszy cień. Kiedy w słoneczny dzień idę, cień idzie za mną, no to jest, ale ja nie jestem cieniem. Cień nie jest istotą mojej osoby. On mi towarzyszy, ale ja nie jestem cieniem. Czyli miłości towarzyszą uczucia, ale uczuciami się nie kierujemy. Gdyby mama właśnie tego syna narkomana kierowała się uczuciami, to on by ją błagał już na głodzie narkotykowym, mamo, kup mi narkotyk.
I gdyby ona się kierowała uczuciami, to się zlituje, to pod wpływem emocji kupi mu narkotyk i pozwoli mu się dobić, ale jeśli kieruje się miłością, to mu tego narkotyku nie kupi. Będzie jej postępowanie mądrzejsze, niż podpowiadają jej emocje. Więc uczucia falują, ale miłość ma trwać. Kolejny mit, przekonanie, że miłość to tolerancja. Tolerancja jest zaprzeczeniem miłości, ponieważ kiedy mówię, że cię toleruję, to tak bym mówił, rób co chcesz, jesteś dla mnie zerem, twój los jest mi obojętny. Jeśli cię kocham, to twój los nie jest mi obojętny. Jeżeli kochamy, to nie zgadzamy się na to, że ktoś siebie niszczy, że ktoś przegrywa swoje życie. Nie jest nam to obojętne. Ale kiedy jesteśmy tolerancyjni, to tolerujemy to, że drugi człowiek krzywdzi siebie i innych. Kto się domaga tolerancji? Ci, którzy mają poważne winy na sumieniu. Przestępcy, bandyci chcą, żebyśmy ich tolerowali, żebyśmy byli tolerancyjni, żeby nikt od nich nie wymagał rozliczania się z przeszłością, żeby nie było konsekwencji ich bandyckiego postępowania, żeby była tolerancja. Trzeba nam mówić prawdę, trzeba się rozliczać z tym, co jest złe, nie tolerować zła, ale się z niego rozliczać, to zło nazywać i się z tego zła nawracać. Nawet jeśli tego zła się dopuszcza ksiądz czy biskup. Bo w każdym środowisku są ludzie szlachetni, tacy przeciętni i podli. Również wśród księży, również wśród biskupów. Więc nawet jeżeli w kościele kogoś takiego znajdziemy, to mamy go nie tolerować, gdziekolwiek znajdziemy, czy w kościele, czy w rodzinie, czy na uczelni, czy w szkole. Jeżeli ktoś jest bandytą, kimś podłym, to mamy go nie tolerować, tylko nazywać zło po imieniu, sprawiać, że z tego zła są wyciągane skutki, że ktoś ponosi skutki swojego postępowania, że jest rozliczany ze swoich złych czynów. Gdybyśmy byli tolerancyjni, to stwarzalibyśmy komfort bycia draniem albo nie rozliczania się z draństwa z przeszłości, albo komfort bycia draniem tu i teraz. Jeżeli mam być mądry i szczęśliwy, to nie powinienem oczekiwać od nikogo tolerancji, tylko miłości. Czyli nie toleruj mnie, kochaj mnie. Jeżeli czynię coś dobrze, to nie toleruj, tylko wspieraj. A jeżeli czynię coś złego, to nie toleruj, tylko mnie upominaj. Wzywaj mnie do nawrócenia, żebym przestał krzywdzić siebie i innych. I dlaczego tolerancja prowadzi do śmierci? Konkretny przykład. W Polsce to się działo. 15-letnie, trzeba powiedzieć, dziecko, dziewczyna 15-letnia, poszła mieszkać z dorosłym, obcym mężczyzną i rodzice to tolerowali. Ten bandyta po 2 latach wspólnego zamieszkania, właściwie z dzieckiem, więc to w jakimś sensie związek pedofilski, zabił tę dziewczynę 17-letnią i zabił też sam siebie. I dopiero po pewnym czasie ojciec gdzieś tam zaczął nazywać tego przestępcę, jaki on jest straszny. Ale tatusiu, gdzie byłeś przez te 2 lata? Gdzie byłeś wtedy, kiedy twoja córka była w tym związku pedofilskim? Ty co robiłeś? Tolerowałeś to zachowanie, tolerowałeś tę sytuację, a wystarczyło, tatusiu, żebyś okazał odrobinę miłości, sytuacja by się zupełnie przemieniła. Na czym by polegała miłość w tej sytuacji? Na wykonaniu jednego telefonu, zgłoszeniu na policję, moje dziecko, moja córka nieletnia, niepełnoletnia, jest z obcym mężczyzną. Policja sama ich odszukuje, córkę przywozi do domu, a bandytę pedofila wsadza do więzienia. Wystarczyło okazać tę odrobinę miłości, byłby problem rozwiązany. Ale rodzice tolerowali zupełnie błędne zachowanie swojej córki. Tolerować możemy gusta i smaki. Kiedy nastoletnia córka pyta się, tatusiu, mogę wyjść na mróz bez czapki? Nie, córeczko, nie możesz wyjść.
A mogę ubrać czerwoną albo niebieską czapkę? A wybieraj sobie, jaką chcesz. To kwestia gustu. Ale nie rób tego, co cię krzywdzi, ale kiedy jest to kwestia gustu, to już wybieraj sobie, jaki kolor chcesz. Tolerować możemy smaki. Chcesz ogórkową czy pomidorową? Ja lubię akurat obydwie, ale bardziej chyba pomidorową. No to jem pomidorową. Ale nawet w gustach i smakach są granice. I taki synek może pytać, mamusia chce, żeby synek zjadł obiad, zupę, a synek mówi, mamusiu, ja nie chcę zupy, ja chcę czekoladki. A ksiądz Mariusz czy jakiś inny ksiądz mówił, że w gustach i w smakach może być tolerancja. Więc toleruj to, że ja nie chcę zupy, tylko czekoladki. Ale syneczku, ksiądz mówił, że nawet w gustach i smakach są granice. Najpierw zjesz zupę, bo ona jest zdrowa, a później sobie tam wybierzesz, czy taką czekoladkę, czy inną. Tak, czyli tolerancja dla zła to jest za dużo, bo wtedy pozwalamy, żeby ktoś krzywdził nas i siebie, a tolerancja dla dobra to za mało. Wyobraźcie sobie, że się napracowaliście niesamowicie. Nie wiem, ktoś wykosił jakiś wielki ogródek, wymalował cały płot. Później przyjeżdżają rodzice i wy pokazujecie efekt swojej pracy. Mamusiu, tatusiu, zobaczcie, się naharowałam. Wystrzyżony trawnik, piękny płot, wszystko wystrojone. A rodzice mówią, tolerujemy to, córeczko. Tolerujemy, syneczku, nie przeszkadza nam to, co dobrego zrobiłeś. No nie, za mało. Dobro trzeba wspierać, trzeba docenić. Kolejny mit to akceptacja. Tolerancja odnosiła się do zachowań, a akceptacja odnosi się do osoby, a mówiąc konkretniej, do poziomu rozwoju osoby. Jeśli cię akceptuję, to mówię ci, bądź taki, jak jesteś, nie rozwijaj się, zamrażam cię w rozwoju. A jeśli cię kocham, to cię mobilizuję, zmieniaj się, rośnij. Stawaj się codziennie piękniejszą wersją samej siebie, piękniejszą wersją samego siebie. Nie bądź taki, jaki jesteś, stawaj się większy od siebie samego. Jezus nikogo nie akceptował, nie znajdziemy takiego słowa w Biblii. Jezus każdego mobilizował do rozwoju. Jezus mógłby powiedzieć, kocham cię, dlatego stawiam ci wymagania. Dlatego pragnę twojego rozwoju i chcę ci w tym rozwoju pomagać. To jest troszeczkę to, o czym mówiliśmy, że miłość to są dwa skrzydła. Afirmacja i wymagania. Gdybyśmy poprzestali na samej afirmacji, kocham cię takim, jaki jesteś, to byłaby taka typowa akceptacja. Miłość bez wymagań. Czyli takie zamrażanie w rozwoju, nie musisz się rozwijać. Ale prawdziwa miłość to jest właśnie afirmacja i stawianie wymagań. Jezus by też powiedział, przestań być taki, jaki jesteś, taka, jaka jesteś. Stawaj się codziennie kimś większym, czyli podobnym do mnie, czyli podobnym do Jezusa. Bo my nie mamy granic w rozwoju i codziennie możemy coraz bardziej dojrzewać w naszym człowieczeństwie, upodabniać się do Jezusa, który jest doskonałym człowiekiem. Też i Bogiem. Ale stając się człowiekiem, pokazał nam pełnię człowieczeństwa, takiego najpiękniejszego. Dzieci nie chcą akceptacji. Dzieci chcą miłości, pragną miłości. Czyli tej afirmacji, żeby rodzice pokochali dziecko, cieszyli się dzieckiem i jednocześnie stawiali dziecku wymagania i dziecko mobilizowane do rozwoju, też docenione w tym rozwoju, w tym trudzie, w tym wysiłku, ono będzie radosne. Więc dzieci nie chcą akceptacji, tylko miłości. A dorośli, zwłaszcza dorośli w kryzysie, nie chcą miłości, tylko chcą akceptacji. Czyli kiedy błądzą, to chcę, żebyśmy im pomagali w tym błądzeniu, żebyśmy ich nie upominali i żebyśmy ich nie mobilizowali do rozwoju, do czynienia czegoś dobrego. Chcą, żebyśmy po prostu ich akceptowali, żeby im stwarzać komfort trwania w błędzie, czy w jakiejś byle jakości, czy w takim życiu, w którym nie ma wymagań, nie ma rozwoju. Akceptować to odbierać motywację do rozwoju. To mówić, nie rozwijaj się. I kiedy doświadczamy akceptacji, to zaczynamy wchodzić w kryzys, bo wystarczy się przestać rozwijać i już jesteśmy w kryzysie.
Zwłaszcza widać to u młodych ludzi, nastolatków. Może być właśnie taka dziewczyna, nastoletnia, Boża perełka, szlachetna. I wystarczy, że się przestanie rozwijać. Za pół roku już będzie przeciętniakiem, a za rok już będzie jakimś w kryzysie. Kogo rówieśniczki czy rówieśnicy prześcigną, jeśli się będą rozwijać, wystarczy, że ona się zatrzyma. To wszyscy ją po prostu przegonią. Więc kiedy przestajemy się rozwijać, już wchodzimy w kryzys. Więc akceptować to, zamrażać w rozwoju, czyli pomagać komuś wchodzić w kryzys. A miłość to jest pomaganie w rozwoju. Może być tak, że akceptujemy prawdę o kimś, ale go nie kochamy. I tak było w przypadku księdza Popiełuszki, że ci, którzy go zamordowali, akceptowali prawdę o nim, że on jest kimś niezwykłym, że jest kimś odważnym, że pociąga ludzi, że daje im siłę do wewnętrznej wolności, że pomaga im w tej wewnętrznej wolności, w trwaniu w prawdzie. Oni akceptowali prawdę o tym, że jest kimś niezwykłym, ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale jego nie kochali, jego zabili. Więc nie potrzebujemy akceptacji, tylko potrzebujemy miłości, czyli respektowania nie tylko godności drugiego człowieka, ale miłości, czyli pomagania drugiemu człowiekowi w rozwoju. I żeby już nie było, gdyby ewentualnie były jeszcze jakieś wątpliwości, to na końcu dam taki przykład, żebyśmy to jeszcze mogli lepiej, precyzyjniej zrozumieć. Przykład będzie dosyć bolesny, ale myślę, że prawda, która będzie z niego płynąć, będzie w jakiś sposób wyzwalająca. Mianowicie wyobraźcie sobie taką sytuację, że pewna dziewczyna, kobieta idzie sobie gdzieś tam jakąś ciemną ulicą sama i nagle spotyka ją mężczyzna kochający inaczej, mówiąc wprost gwałciciel, który się tam nasłuchał jakichś przekazów takich ideologicznych, że można kochać kogo się chce, jak się chce i kiedy się chce. Więc on teraz według swojej definicji chce kochać tę kobietę, którą spotkał. Jest przekonany, że ona go akceptuje i że ona jest tolerancyjna. Tak naprawdę będzie chce ją krzywdzić. I teraz gdyby ta kobieta wpadła właśnie w taką pułapkę tolerancji i akceptacji, musiałaby powiedzieć tak: ja pana akceptuję. Nie mogę panu nic powiedzieć, żeby pan przemieniał swoje życie, naprawiał swoje postępowanie, żeby pan się rozwijał i nawracał. Ja toleruję wszystkie pana zachowania, bo jestem taką katoliczką tolerancyjną i akceptującą wszystkich. Niech pan będzie sobą. No nie, to jest dokładne zaprzeczenie miłości. Więc ani nie mamy akceptować tego, że jest bandytą, tylko pomóc mu trafić tam, gdzie powinien trafić, do więzienia, ani nie tolerować jego bandyckiego zachowania, tylko trzeba mu okazać miłość. A miłość do krzywdziciela okazuje się w ten sposób, że się przed nim broni. Czyli wtedy rodzi się uczucie agresji w momencie zagrożenia, uczucie agresji nawet kobiecie, która nie jest Schwarzeneggerem, może dać ogromną siłę. Wtedy trzeba obronić, okazać miłość gwałcicielowi, czyli obronić się przed nim przez cios z kolanka w odpowiednią część ciała, krzyczeć, drapać, wyłupywać mu oczy, wzywać policję jakimś tam sprejem po oczach, poruszyć niebo i ziemię, żeby się przed nim obronić. I wtedy to nie tolerować jego zachowania, nie akceptować tego, że on jest bandytą, tylko się okazać mu miłość przez to, że się bronimy. Wtedy on ma jedną ofiarę mniej na sumieniu i jest o jeden krok dalej od piekła. Gdybyśmy się dawali krzywdzić, to pomoglibyśmy, że jedną ofiarę ma więcej na sumieniu i jest o jeden krok bliżej piekła. Dobrze, kolejny mit. Mylenie miłości z seksualnością. I tutaj ksiądz Marek Dziwiecki, którego ja dużo tutaj obficie cytuję, właściwie no prawie cała konferencja to jest oparta na jego treściach. Ksiądz Marek tutaj podaje taki przykład tego, że był na rekolekcjach dla młodzieży. Właściwie tutaj, po drugiej stronie ulicy, w katedrze. Mówił właśnie, czym nie jest miłość i czym jest miłość. I pewien student zadał pytanie: przeksiędza, jesteśmy tutaj sami dorośli, nie ksiądz przyzna otwarcie, że istotą miłości jest współżycie seksualne. Niech ksiądz to przyzna. A ksiądz Marek tak spojrzał na niego z miłością,
ale też tak troszeczkę z litością mówi: mój drogi, żal mi ciebie. Dlaczego, przysięca? Żal mi ciebie, bo masz rodziców, którzy cię nie kochają. Ale jak ksiądz? Ksiądz mnie nie zna. Ksiądz nie zna moich rodziców. Jak ksiądz może mnie tak oceniać? No bo sam mówisz, że istotą miłości jest współżycie. To albo twoi rodzice współżyją z tobą, albo cię nie kochają. Skoro istotą miłości jest współżycie, to rodzice nie mogliby kochać swoich dzieci. A on mówi: nie, moi rodzice mnie kochają. A ksiądz Marek: co? Współżyją z tobą? No nie, nie współżyją. Ksiądz Marek: no to cię nie kochają. No, więc gdyby istotą miłości było współżycie, to nie moglibyśmy kochać ludzi. Zwłaszcza w tragicznej sytuacji bylibyśmy my, chrześcijanie, katolicy, bo my chcemy kochać wszystkich ludzi. My musielibyśmy wtedy z wszystkimi współżyć. To by było przestępstwo. I tutaj też chcę wspomnieć, bo myślę, że trzeba o tym wspomnieć, o ludziach, o osobach, którzy doznali skrzywdzenia w Kościele. Wychodzi to teraz na jaw i wygląda na to, że musi wyjść na jaw, bo inaczej nie można tego, nie można się z tym rozliczyć, nie można się z tego oczyścić. Musi, zresztą to też Jezus, kiedy spotykał tych, którzy byli bardzo zatwardziali, wręcz podli, to on ich publicznie demaskował. Więc jeżeli jakiś ksiądz okazuje się krzywdzicielem, ktoś, jakiś ksiądz skrzywdził seksualnie jakąś osobę, to właśnie ta krzywda, ona przez wiele lat w takich sytuacjach i też i w Kościele czasami, ta krzywda, ten problem karmi się milczeniem. Wtedy ta osoba skrzywdzona, której każe się milczeć, której nikt nie chce wierzyć, której nikt nie chce słuchać, jest jeszcze dodatkowo skrzywdzona tym, że tej osobie się nie wierzy, ale trzeba nam to wyjawić, nazwać tych księży też po nazwisku, żeby ostrzec innych, tych osób skrzywdzonych wysłuchać, czyli nazwać problem, uznać ten problem, przepraszać, pokutować, naprawiać winę. I kiedy sypie się zaufanie do Kościoła, to jest to, co mamy zrobić. Czyli ewangelicznie się zachować, stanąć po stronie skrzywdzonych, nazwać zło po imieniu, nazwać też po imieniu, kto to skrzywdził, przeprosić, zadośćuczynić, pokutować i się nawracać. I tutaj bardzo was serdecznie zachęcam do tego, żeby wysłuchać podcastu pana Tomasza Terlikowskiego. Seria tych podcastów nosi tytuł Tak myślę i zapraszam, żebyście posłuchali numer 80, czyli podcast Terlikowskiego Tak myślę, numer 80. Dlaczego? Dlatego, że jest tam niesamowicie ważna, głęboka, pouczająca rozmowa pana Tomasza Terlikowskiego z panią Martą Titaniec. Kościół założył Fundację Świętego Józefa. To jest fundacja, która ma wspierać osoby skrzywdzone w Kościele. I pani Marta Titaniec jest prezeską czy prezes tej fundacji i ona tych osób słucha. Ona tym osobom pomaga, skrzywdzonym. I mówi, że dwa zdania, które najczęściej słyszy, to takie: dziękuję, że mi pani wysłuchała i dziękuję, że mi pani wierzy. Więc osoby potrzebują tego wysłuchania, potrzebują tego wsparcia. Więc niesamowitą robotę, niesamowitą służbę, niesamowitą miłość świadczy pani Marta Titaniec. I jest tam w tym samym podcaście rozmowa z panem Błażejem Kmieciakiem, naszym łodzianinem, doktorem habilitowanym, nie pamiętam jakiej nauki, czy to jest bioetyka, czy jakaś nauka społeczna. W każdym razie jest naukowcem, ale był też przez 3 lata prezesem Państwowej Komisji do Zwalczania Pedofilii. Nie tylko w Kościele, jakby w całym społeczeństwie. I pan Błażej Kmieciak też przez 3 lata niesamowitą robotę zrobił. Teraz zrezygnował z tej funkcji, dlatego że ona kontynuowanie, gdyby był na tym stanowisku dalej, musiałby się bardziej zajmować papierkową robotą, takimi procesami, jak to pan Tomasz Terlikowski mówi, quasi-sądowymi, a on zrezygnował z tej funkcji, gdzie miałby zajmować się bardziej papierami, bo nadal chce się zajmować osobami. W tym czasie, przez te 3 lata, wysłuchał ogromną ilość osób skrzywdzonych. To też bardzo przemieniło jego myślenie, uwrażliwiło go na krzywdę osób i to też nam pokazuje, że z seksualnością nie ma żartów,
że seksualność może być błogosławieństwem albo przekleństwem. Ale tak jak mówię, uświadamiamy sobie, że wszędzie są ludzie wspaniali, szlachetni, święci, są ludzie przeciętni i są ludzie podli, również w Kościele. Teraz mamy taki etap troszeczkę trudny, bo kiedy wychodzi zło niektórych ludzi Kościoła, to też nam troszeczkę przysłania to dobro, które też w Kościele się dzieje. Ale trzeba przez to przejść, przez oczyszczenie, stanąć w prawdzie. I to staramy się robić. Przepraszamy, pokutujemy, staramy się zadośćuczynić, stosować prewencję, czyli żeby na przyszłość takich krzywd nie było. Fakt, że dzieje się trochę to zbyt wolno i ten opór niektórych ludzi Kościoła jest zbyt duży, ale się dzieje. Ale idziemy małymi kroczkami do przodu. Oczywiście najważniejsza jest zasada, że mamy najpierw stawać po stronie skrzywdzonych, a dopiero później zajmować się pomocą oprawcom, pomagać im się nawracać, pokutować, naprawiać winę. I jeśli tak będzie, a powoli to się dzieje, to odzyskamy wiarygodność. Jeżeli będziemy rzeczywiście, nasze postępowanie, nas, ludzi Kościoła, będzie ewangeliczne, będziemy stawać w prawdzie, w miłości do skrzywdzonych i w mądrej miłości do tych, którzy są oprawcami. Natomiast to, że te skandale są i wychodzą, to nie może sprawić, że my teraz zamilkniemy i przestaniemy głosić dobrą nowinę o ludzkiej miłości, na wzór miłości Pana Boga, o miłości ze znakiem jakości, jakim jest czystość. Miłość bez seksualności wystarczy do szczęścia, ale seksualność bez miłości nie wystarczy do szczęścia. Seksualność bez miłości prowadzi do strasznych krzywd, a może nawet poprowadzić do śmierci. Zwróćmy uwagę, że kochamy wtedy, zasadniczo, najczęściej, kiedy nie współżyjemy. Rodzice kochają dzieci, kiedy nie współżyją z nimi. Ksiądz kocha parafian, kiedy nie współżyje z nimi. Nauczyciel kocha uczniów, kiedy nie współżyje z uczniami. Przyjaciel kocha przyjaciela, kiedy nie współżyje z nim. Jest tylko jeden wyjątek od tej zasady. To jest miłość małżeńska. Ale miłość małżeńska, czyli tylko z Tobą i na zawsze, miłość tylko z Tobą i na zawsze zwana małżeńską, to jest najsilniejsza więź dostępna tutaj na ziemi. I dlatego w tej najsilniejszej więzi może się pojawić najsilniejszy gest czułości. O tym już mówiliśmy, ale może pokrótce powiedzmy jeszcze raz, że osoba zdrowa psychicznie dostosowuje gesty do więzi. Gdybym obcym osobom na ulicy wszystkim podawał rękę, to jeszcze by to uszło. Do wszystkich się uśmiechał, no jeszcze w porządku. Ale gdybym wszystkich obcych na ulicy przytulał, to przyjechałoby dwóch panów w kitlach i zabraliby mnie do szpitala psychiatrycznego. Nieadekwatny gest do więzi. Więc osoby zdrowe psychicznie dostosowują gesty do więzi. Współżycie jest najsilniejszym gestem czułości między mężczyzną a kobietą, bo to jest powiedzenie maksymalnie dużo. To jest powiedzenie, zawierzam Ci moją przyszłość i przyszłość naszych dzieci. Bo już po jednym współżyciu może dojść do poczęcia dziecka i zostajemy matką i ojcem na wieki. Nawet aborcja tego nie zmieni. Aborcja może tylko sprawić, że stajemy się matką i ojcem dziecka zabitego, ale nie sprawia, że przestajemy być rodzicami. Więc zawierzam Ci moją przyszłość. Więc to jest powiedzenie maksymalnie dużo, to jest maksymalny gest czułości i powinien być zarezerwowany do maksymalnej więzi, jakiej? Tylko z Tobą i na zawsze, zwanej małżeńską. Ale uwaga, nawet w małżeństwie do współżycia potrzebna jest miłość. Więc kiedy któreś z małżonków wycofałoby miłość, przestałoby kochać, zaczęłoby krzywdzić, już jest niemożliwe współżycie. I tutaj przyznam się z bólem, że spotkałem taką panią, która spotkała niedouczonego księdza, który ją po prostu, ona już była skrzywdzona przez męża i ten ksiądz ją jeszcze w kolejną krzywdę, że tak powiem, popychał. Bo co się okazało? Że ona zdradzona przez męża, mąż nie nawraca się, nie pokutuje, nie naprawia winy, tylko domaga się współżycia od tej swojej żony, nienawrócony nie i tak dalej. A co jej ksiądz powiedział? Nie odmawiaj współżycia, nie odrzucaj go, bo on się poczuje odrzucony. No dramat, to jest jakaś karykatura, to jest jakieś no, diabelskie tłumaczenie. Kto tu jest odrzucony? To ona jest odrzucona, bo ona została zdradzona.
I koniec na razie ze współżyciem, bo on przestał kochać, zaczął zdradzać. I jest możliwe pojednanie, przebaczenie, no ale no ewangelicznie najpierw musi być pierwszy krok przebaczenia, to jest obrona przed krzywdzicielem, więc ona musi stanowczo go wezwać do nawrócenia, przestać dawać się krzywdzić, radykalnie wymagać od niego nawrócenia. Dopóki żyje z kochanką, nawet ona może robić separację, nie żyć pod jednym dachem z katem, który ją zdradza. A kiedy on zmądrzeje, zacznie myśleć, zacznie pokutować, zacznie naprawiać winę pod jej warunkami i tyle czasu, ile ona potrzebuje, czyli kiedy zerwie z kochanką, zacznie naprawiać winę, pokutować, stawać się kimś dojrzalszym, kimś bardziej szlachetnym, kimś, kto bardziej ofiarnie kocha. Tak jak powiedziałem, ona stawia wymagania i ona decyduje, ile czasu potrzebuje jego pokutowania i naprawiania winy i odbudowywania zaufania. Dopiero po jakimś czasie, nie wiem, pół roku, rok, dwa lata, nie wiem, to już jest indywidualnie, po jakimś czasie, kiedy ona naprawdę widzi, że jest nawrócony, czysty, wierny, szlachetny, kochający, może dojść do pojednania i jeżeli zacznie na nowo kochać, będzie nowym człowiekiem, kimś 5 razy dojrzalszym i szlachetniejszym, może dopiero wtedy wrócić do współżycia. Ale dopóki nie ma miłości, nie może być współżycia nawet między małżonkami. Ta pani była bardzo wdzięczna za to, że to usłyszała, bo ona czuła, że coś jest nie tak. Że ona mówiła, że po współżyciu gardzi sobą. Przymuszona przez tego księdza, żeby nie odrzucać kata, swojego męża, zdrajcę. Czuła, że ona robi źle i gardziła sobą. I to, kiedy to usłyszała, że to, jak ma postępować, to był wielki kamień serca i wielka radość, bo uświadamia sobie, na czym polega mądra miłość. Więc widzimy, że największy gest czułości może być przy największej więzi i tylko największa więź jest właśnie w małżeństwie, bo ja ci to daję na piśmie, przy świadkach, Boga proszę o pomoc, o wypełnienie tej wielkiej miłości. Nawet i przy kamerze ci to daję. Największe zapewnienie, ślubuję ci największą miłość i wtedy może być największy gest czułości, czyli współżycie. Z nikim innym takiej więzi już nie mam. Czy dzieciom, czy komuś z dalszej rodziny, czy rodzicom, czy sąsiadom, sąsiadkom. Z nikim nie mam tak silnej więzi, więc z nikim innym nie może, czy nawet z chłopakiem, czy z dziewczyną. No, nie dałem tego na piśmie, nie ślubowałem tego, nie mam największej więzi, więc nie może być największego gestu czułości. Gestu małżeńskiego czułości, bo wtedy, gdybym to robił z kimś, kto nie ślubował mi, komu ja nie ślubowałem, ślubowałam tej największej miłości, byłoby to kłamstwem. Że okazywałbym gest czułości małżeńskiej komuś, kto nie jest moim mężem, żoną. I dlaczego mylenie miłości z seksualnością prowadzi do śmierci? Bo nieczystość, wyuzdanie sprawia, że mogę zarazić się chorobami wenerycznymi, zarazić się AIDS i umieram. Nieczystość też może poprowadzić do kary śmierci, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Jest taki film dokumentalny Ted Bundy, to na YouTubie jest. Ted Bundy opowiada na godzinę przed swoją śmiercią, kiedy został stracony na krześle elektrycznym za wielokrotne morderstwa na tle seksualnym, czyli gwałcił kobiety i je zabijał. Mówił, że był normalnym chłopcem, z normalnej rodziny, nawet trochę takiej wierzącej. Zaczęło się niewinnie od jakichś świerszczyków, jakichś gazet półnagich kobiet znalezionych na świetniku. Później była pornografia lekka, później była pornografia mocna. Ta mocna, hardkorowa pornografia już nie wystarczała. Zaczęło się szukanie wrażeń w rzeczywistości i coraz mocniejsze doznania, aż w końcu samo współżycie i gwałt nie wystarczały i poczęło jeszcze mocniejszych doznań, czyli gwałt łączony z zabójstwem. I on to opowiada przed śmiercią. Oczywiście nie każdy, kto ogląda pornografię, musi być gwałcicielem, ale wiemy, tak? Ale wiemy, że życie w nieczystości jest czymś, co niszczy nasze życie. I ten sam pan, Błażej Kmieciak, były prezes tej Państwowej Komisji do Zwalczania Pedofilii, daje też nam pewne znaki nadziei,
bo on właśnie wiele osób skrzywdzonych wysłuchał, ale też mówi, żebyśmy się tylko nie skupiali na tym, co złe, żebyśmy promowali dobro. I on mówi tak, bo ma córki i on jako ojciec chce pokazać córkom czystą miłość, czysty dotyk, nauczyć ich, te swoje córki, pięknych relacji, pięknego traktowania siebie nawzajem i obchodzenia się z tym, że jesteśmy człowiekiem, który może dawać czyste, dobre, przejrzyste gesty miłości i czułości. Dlatego chciałbym w wasze serce po tych trudnych też treściach wlać nadzieję, odwagę, zafascynować was prawdziwą, czystą miłością, bo jestem przekonany, że do takiej miłości jesteście zdolni i do takiej miłości dorastajcie. I taką czystą, piękną miłość, do takiej miłości nas uzdalnia Jezus, bo On nas prowadzi do wolności, do radości, do dorastania do właśnie prawdziwej miłości ze znakiem jakości, jaką jest czystość. I tutaj jako takie potwierdzenie tego, że Jezus daje nam wolność i radość, chciałbym wspomnieć taką scenkę. To było w miniony weekend. Zostałem zaproszony na osiemnastkę byłego parafianina. On ma rodzinę, więc tam na tej osiemnastce była rodzina, znajomi i tak dalej. On pochodzi z wielodzietnej rodziny, więc tam na tej osiemnastce byli właśnie jego rodzice, cztery siostry, on i nie było alkoholu, ale była radość. Myśmy się tam czuli swobodnie, radośnie, właśnie były wężyki, pląsiki, takie tańce, ale wiecie, z takim odpowiednim dystansem, nie były jakieś takie tańce dwuznaczne, tylko takie, jakie można, nie? Takie, w którym razem, wspólnotowo się bawiliśmy. Ja tam byłem w sutannie, bardzo dużo radości, bardzo dużo takiej wolności, spontaniczności i na to zwrócili uwagę, bo to było w takim lokalu, gdzie było trzy imprezy i jednocześnie. Tam nad nami ktoś tam się bawił, nie wiem, jakiś wieczór kawalerski, czy nawet nie wiem, czy nie jakiś ślub. W każdym razie taka trójka młodych ludzi, trochę podpitych, tak tam zaglądali, tak się czaili, tak przychodzili, tak zaglądali, tak się tak ciekawili i na końcu weszli. Taka dziewczyna z chłopakiem, obydwoje właśnie podpici, ale jeszcze w miarę kontaktujący. I ona mnie tak złapała za przedramię i mówi, fajnie tańczysz. A jesteś prawdziwy czy przebierany? Więc się zastanawiała, czy to jest możliwe na trzeźwo, czy ksiądz tak potrafi, czy to nie jest jakieś przebieranie, czy to nie jest jakiś klaun, czy to nie jest jakieś sztuczne, czy to jest co w ogóle, nie? Ale ich to... Wodzirej. Troszeczkę tak było, no. Więc nasza wolność, nasza radość, która jest możliwa dzięki Jezusowi, ona zachwyca, ona pociąga. Oczywiście nie oceniam tych ludzi pijanych, bo czasami jest tak, że naprawdę mamy trudną historię życia, życie nam ciąży, życie nas boli i próbujemy jakoś ten ból zagłuszyć. Natomiast faktem jest, że osoby nieszczęśliwe i pijane w jakichś nałogach trwają, zniewoleni, smutni i pijani, to ich pociągają ludzie wolni, trzeźwi i radośni. To właśnie za tym tęsknimy i to nam daje Jezus, to jest możliwe. I ostatni mit... Nie, przepraszam, przedostatni. Mylenie miłości z wolnym związkiem. Chłopcy, nie mówię o was, bo tutaj się spotykam ze szlachetnymi, młodymi ludźmi, ale inni, chłopcy, i świadomie mówię chłopcy, bo prawdziwi mężczyźni podejmują decyzje na całe życie i podejmują odpowiedzialność, ale chłopcy bawią się dziewczynami, porzucają je, krzywdzą i porzucają. Chłopcy wiedzą, że nie ma wolnych związków, ale wmawiają swoim koleżankom, dziewczynom, że istnieją. I niestety te dziewczyny wierzą. Ksiądz Marek Dziewiecki kiedyś spotkał się właśnie z młodzieżą i powiedział, słuchajcie, przepraszam was bardzo dziewczyny, ale jeśli możecie wyjść na chwilę, no i dziewczyny wyszły i pyta się, panowie, co to jest wolny związek? No i jeden z nich mówi, przy księdza, wolny związek to jest taki, że ja mogę rzucić moją dziewczynę w każdej chwili i ona nawet nie ma prawa zapłakać. widzę to spojrzenie. No, kopara opada, nie? Szok. No dobrze.
No, jak szalenie różni się mężczyźni, jak szalenie różni się myślenie dziewczyny chłopaka. Ksiądz Marek zaprosił dziewczyny i przy dziewczynach pyta się dziewczyn. Dziewczyny, co to jest wolny związek? A one takie szczęśliwe. Teraz mamy maj, wszystko kwitnie, pięknie, taki nastrój do zakochań, do miłości. One takie szczęśliwe, takie radosne. Przeksiędza, wolny związek to jest taki, że mój chłopak mnie kocha tak mocno, że nawet nie musi tego ślubować, że nie musi tego dawać na piśmie. No i ksiądz Marek podtyka mikrofon temu chłopakowi. No powiedz teraz do mikrofonu, co to według ciebie jest wolny związek? On cały czerwony, spalił cegłę. Mówi, no to tak przeksiędza, tak trudno jednoznacznie to określić, tak trudno to powiedzieć. No i ksiądz Marek mówi, dobra dziewczyny, to ja wam powiem, co to jest wolny związek według waszych chłopaków. Wolny związek to jest taki, że chłopak może ci rzucić w każdej chwili i nawet nie masz prawa zapłakać. No i dziewczyny były w szoku. Nie istnieje czarna biel, nie istnieje kwadratowe koło i nie istnieje wolny związek. Istnieje takie pojęcie, ale to nie ma odpowiednika w rzeczywistości. Istnieje pojęcie czarna biel, ale nigdzie jej nie spotkamy. Istnieje pojęcie kwadratowe koło, ale nigdzie tego kwadratowego koła nie spotkamy. Istnieje pojęcie wolny związek, ale on naprawdę nie istnieje. Bo to jest wyrażenie wewnętrznie sprzeczne, które służy właśnie chłopcom, żeby coś ukryć. Żeby ukryć, że to ten tak zwany wolny związek, to jest związek byle jaki, niewierny, nietrwały, nieuczciwy, nieodpowiedzialny, egoistyczny, do pierwszej próby, dopóki mi to jest wygodne. Dla takich osób, które chciałyby całe życie spędzić w wolnym związku, ale nie spędzają, bo zazwyczaj te związki się rozpadają i taki chłopiec idzie później po 10, czy po 5, czy po 10 latach idzie szukać młodszej, kolejno złapać na wolny związek. Dla takich osób, właśnie to jeszcze przy tym micie, że miłość to uczucie, można jeszcze powiedzieć, że niektórzy mają taką dewizę życiową. Do zakochania jeden krok, a do roboty lewe ręce. Zakochał się, po roku czy półtorej roku zakochanie się skończyło i później idzie szukać kolejnego zakochania. Więc dla takich osób, które mydlą, dla takich chłopców, którzy mydlą swoim dziewczynom oczy wyrażeniem wewnętrznie sprzecznym, które brzmi wolny związek, dla takich chłopców oni nie są zdolni do prawdziwej przysięgi małżeńskiej, ani być może literalnie by ją wypowiedzieli, jeśli by przeszła im przez gardło, ale później nie są za bardzo zdolni ją wykonać. Natomiast dla takich chłopców, którzy wmawiają swoim koleżankom i dziewczynom wolne związki, trzeba by zmodyfikować przysięgę małżeńską i ona powinna by brzmieć wtedy tak. Ślubuję ci, że w dobrej i złej doli będę się troszczył wyłącznie o siebie i że cię nie opuszczę, dopóki mi to będzie wygodne. Wolny związek. No słuchajcie, no, jeżeli po 10-15 latach wolnego związku ta relacja się rozpada, to jakie pretensje może mieć dziewczyna do chłopaka? Przynajmniej może powiedzieć, przecież ja ci nic nie obiecywałem. Przecież jestem cały czas wolny. Dlaczego wolny związek może prowadzić do śmierci? Mylenie miłości z tym mitem wolnego związku. Podam konkretny przykład. Tutaj niedaleko mamy duszpasterstwo akademickie Piątka. Jak chodziłem na studia na Politechnikę, mieszkałem w akademiku. Jak ksiądz Paweł z duszpasterstwa Piątka chodził w akademiku po kolędzie, ja też tam troszeczkę pomagałem, w sensie takim, że szedłem, z kolegą podzieliliśmy, on połowę akademika, ja połowę akademika. Szliśmy po wszystkich pokojach i pytaliśmy, czy przyjmuje ksiądz. I ksiądz Paweł był u takiej jednej pary i widział, że oni żyją razem, ale bez ślubu. Mówił, no słuchajcie, to tak troszeczkę nie za bardzo. Żyjecie jak mąż i żona, ale nie jesteście mężem i żoną, to albo byście się pobrali, albo byście przestali żyć jak mąż i żona, bo coś tu zgrzyta. A oni tak przekonują, przeksiędza, my się tak bardzo kochamy, że tam nie potrzebujemy żadnego świstka, tam żeby jakieś do księdza iść, co to, po co. My żyjemy w wolnym związku, my się tak kochamy, że nic, żadnego ślubu nie potrzebujemy. Rok później ksiądz Paweł przychodzi do tego samego pokoju, spotyka tę samą dziewczynę, ale jego już nie ma. Ona zapłakana, zdruzgotana, w myślach samobójczych i mówi, przeksiędza,
Pewnego dnia wróciłam do pokoju i mój chłopak okazuje się, że mnie opuścił, oszukał, okradł, zabrał pieniądze, wszystko co było cenne i laptopa, na którym była jedyna wersja mojej pracy magisterskiej. Tak się kończy, tak się może skończyć wolny związek w myślach samobójczych. I ostatni mit, mylenie miłości z naiwnością. Bardzo często takie osoby możemy spotkać, zwłaszcza my, księża, i niestety, to trzeba, muszę powiedzieć z bólem, że niektórzy księża, czasami my, księża, pomagamy w tym, żeby trwać w tym micie. Na szczęście to się zmienia. Ksiądz Marek w wielu miejscach głosi rekolekcje dla księży i w seminariach. Ja też staram się, będę się starał w naszym seminarium kleryków tego uczyć, mądrej miłości, jakiej uczy nas Jezus, żebyśmy nie byli jak niektórzy księża, którzy popychają, właśnie uczą naiwności. Kogo? Zwłaszcza żony alkoholików. Przychodzi taka żona alkoholika, bita, gnębiona, psychicznie, fizycznie poniżana do takiego księdza i mówi: przy księdza, mój mąż jest tyranem, ja tu mam okulary przyciemniane, przeciwsłoneczne, bo nie chcę pokazać moich podbitych oczu, bo mąż mnie bije, krzywdzi, czasami wręcz przypala żelazkiem. I taki ksiądz, który myliłby miłość z naiwnością, tej żonie alkoholika wmówi naiwność zamiast miłości. I wtedy głosi ten mit i o tego uczy. Cierp, nadstawiaj drugi policzek, Bóg ci zesłał tego męża, dźwigaj ten krzyż, cierp, znoś to cierpliwie, a będziesz święta. No, straszna karykatura miłości, straszny mit. Po pierwsze, to nie Bóg zesłał tej kobiecie męża, tylko sama go wybrała. Po drugie, Jezus nie chce, żebyśmy byli naiwną ofiarą, ale mądrym darem. Miłość nie polega na tym, żeby dawać się krzywdzić, tylko miłość do krzywdziciela polega na tym, że mamy się bronić. I właśnie taki ksiądz, który każe jej nadstawiać policzek, staje po stronie kata, a nie staje po stronie skrzywdzonej osoby. I mamy się uczyć, wy ma się tego uczyć. Jak spotkacie księdza, który jest w błędzie, to też jego uczcie, że mamy ewangelicznie. Jezus staje po stronie, najpierw po stronie osób skrzywdzonych. Później się dopiero możemy zająć pomocą w nawracaniu katów. Więc taki ksiądz ma stanąć po stronie tej skrzywdzonej osoby, nauczyć ją, że Jezus nie nadstawiał policzka, że Jezus się na każdym kroku bronił i Jezus nie nadstawił policzka, uderzony w policzek powiedział: jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? I Jezus tylko raz dał się skrzywdzić, ale zrobił ten wyjątek po 3 latach uczenia nas reguł, kiedy na każdym kroku Jezus się bronił. Nie dał się strącić ze skały, nie dał się ukamienować, nie nadstawił policzka, ale to o tym jeszcze za chwileczkę. Więc mamy stanąć po stronie osoby skrzywdzonej i pokazać jej, że ma narzędzia obrony. Żono, krzywdzona, maltretowana przez męża alkoholika, masz narzędzia obrony. Możesz wezwać policję, możesz założyć mężowi niebieską kartę dla przemocowca, możesz skierować sprawę do sądu o przymusową terapię. A takim jednym z mocniejszych narzędzi obrony jest separacja. O separacji pisze katechizm Kościoła katolickiego, o separacji jest w kodeksie prawa kanonicznego. Separacja, czyli miłość na odległość. Separacja to nie jest szukanie kochanka, tylko to jest obrona. Dopóki jesteś katem, gnębisz mnie psychicznie, emocjonalnie, maltretujesz, też bijesz fizycznie, ja trzymam się od ciebie z daleka i trzymam z daleka od ciebie nasze dzieci. Też narzędziem obrony takiej żony, nie czuję, że rymuje, są jej emocje. Emocje czasami są ślepe, ale bardzo często, emocje są ślepe w tym sensie, że nie mamy się kierować emocjami, ale mamy odczytywać te informacje, które niosą. Więc emocje nie są ostateczną instancją podejmowania decyzji, ale niosą nam bardzo ważną informację i do czegoś nas motywują. I taka krzywdzona żona, kiedy jest skrzywdzona, nie daj Boże, jeszcze ksiądz jej wmówi na stawie policzek: dawaj się krzywdzić, módl się, znoś to, ci dźwigaj ten krzyż, Bóg ci to zesłał, co wszystko jest absurdem.
Taka żona właśnie przekonana, że ma to cierpliwie znosić. Znosi to cierpliwie, daje się krzywdzić. Przychodzą jej emocje jako ratunek. Uczucie złości, jako niezgoda na to, co robi mąż, że ją krzywdzi. Ona dalej daje się krzywdzić. Silniejsze uczucie, silniejsza informacja i motywacja wchodzi na scenę. Uczucie agresji. Uczucie agresji krzyczy, jesteś w dramatycznej sytuacji, broń się. I uczucie agresji daje siłę, broń się przed swoim mężem. Ale ona nadal sobie wmawia, że ma się dawać krzywdzić, że ma to cierpliwie znosić. I jako najmocniejszy sygnał może wkroczyć uczucie nienawiści. Zazwyczaj nienawiść kojarzymy z czymś złym. Ale pamiętajmy, że żadne uczucie, żadna emocja nie jest złem moralnym, tylko każde uczucie ma pozytywną rolę informującą i motywującą. I uczucie nienawiści do męża, który jest katem, to jest skrajnie silny krzyk. Jesteś w dramatycznej sytuacji, za chwilę albo on cię zabije, albo sama popełnisz samobójstwo. Jesteś w dramatycznie trudnej sytuacji. I uczucie nienawiści motywuje, no broń się w końcu, kobieto, no w końcu się broń. Nie mamy prawa do nienawistnych słów, do nienawistnych zachowań, ale mamy prawo w skrajnych sytuacjach do uczucia nienawiści, które może być skrajnie mocnym krzykiem i motywacją, w końcu kobieto się broń. Ale zasadniczo wulgaryzmy są czymś, czego nie pochwalamy, ale są takie pojedyncze sytuacje, gdzie no, taką sytuację opowiadał ksiądz Pawlukiewicz, że pewien ksiądz natrafił na kiboli i ci kibole chcieli go chyba okraść i on w tym poczuciu zagrożenia, przerażony, zaczął wulgaryzmów używać, czy tak mówię, przeklinać, zaczął używać wulgaryzmów, tam naflugał na nich, nakrzyczał i oni dali mu spokój i on sobie poszedł do domu. Ale idzie, patrzy, oni idą za nim. No to ten jeszcze szybciej. No to nie jeszcze szybciej za nim. No to on tutaj prawie pobiegł, schował się na plebanii, patrzy i oni czekają na niego, nie? Przerażony, całą noc nie przespał. Rano wychodzi, patrzy przez okno, oni nadal są. No to już taki przestraszony wychodzi do nich z duszą na ramieniu i on mówi, przeksiędza, to my wczoraj księdza spotkaliśmy, bo chcieliśmy, mamy do księdza prośbę. Ksiądz się wczoraj do nas tak po ludzku odezwał, a my potrzebujemy czasami duszpasterza, żeby dziecko tam ochrzcić. Może ksiądz by był naszym duszpasterzem. No, więc są wyjątkowe sytuacje, gdzie mocniejsze, użycie mocniejszych słów jest jakoś tam usprawiedliwione. W związku z tym, że miłość to nie uczucie, nie tolerancja, nie akceptacja, nie naiwność, nie wolny związek, to w takim razie czym jest miłość? Miłość to najpiękniejsza postawa jednego człowieka względem drugiego. To taki dobór słów i czynów, że osobie przez nas kochanej chce się żyć, chce się rozwijać, że ma przy nas siły i entuzjazm do życia. To decyzja i postawa troski o twój rozwój. Ksiądz Marek kiedyś mówił o dobro, ale to dobro jest zbyt ogólne. Bo co znaczy dla mnie dobro? O twój rozwój. To jest jedno z naszych największych dóbr, nasz rozwój. I teraz na czym polega dojrzała miłość? To też jest bardzo ważne. Dojrzała miłość polega na tym, że mamy bogaty repertuar okazywania miłości. I tutaj jest bardzo ważna zasada. To, że kocham Ciebie, to zależy ode mnie, ale to, w jaki sposób kocham Ciebie, to już zależy od Ciebie, od Twojego postępowania. I do Twojego postępowania, do Twojej sytuacji życiowej dobiorę odpowiednie słowa i czyny, żeby okazać Ci miłość w sposób mądry. Bo miłość jest albo mądra, albo nie istnieje. I tutaj wzorem jest Jezus, który każdej osobie i każdej grupie osób okazuje miłość inaczej. I tutaj mamy pięć grup osób, pięć grup ludzi. Po pierwsze osoby szlachetne, czyli tacy jak wy, Boże Perełki, Boże Dzielni Wojownicy. Jezus takie osoby traktuje z radością.
rozgrzeszał, przytulał, chronił, pocieszał, stawiał za wzór, wzruszał się nimi, odwiedzał ich. I ktoś może pomyśleć, no to już chyba wszystko. To już chyba repertuar miłości wyczerpaliśmy. No nie. Gdybyśmy poprzestali w miłości tylko na tym, no to bylibyśmy naiwni. Bo spotykamy też inne osoby o innym zachowaniu, inne grupy ludzi. Jezus, kiedy spotykał, po drugie, błądzących, to ich upominał. Jeżeli byli skłonni to upomnienie przyjąć, jeżeli to wystarczało, to ich upominał z miłością, z taktem, delikatnie, jak kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Jezus ją obronił i okazał jej miłość. Powiedział, gdzież oni są, kobieto, czy nikt cię nie potępił? Ona, nikt, Panie. I ja cię nie potępiam, ale odtąd idź i nie grzesz już więcej. Więc upomniał ją bardzo delikatnie, okazując jej czułą miłość, broniąc ją, chroniąc. Ale kiedy ktoś nie ma tej wrażliwości, kiedy jest bardziej zatwardziały, to Jezus już upomina bardziej stanowczo, już upomina mocniej. Nawróćcie się, bo jeśli się nie nawrócicie, to marnie zginiecie. Ale jeżeli Jezus już spotyka bardzo zatwardziałych, już takie typowe skorupy serc, to jest bardzo twardy dla nich. Mówi, nie rzuca się pereł przed wieprzem, a do apostołów mówi, jak spotkacie takich bardzo zatwardziałych, którzy nie będą chcieli słuchać Ewangelii, nie będą chcieli przyjąć pereł i skarbów Ewangelii, odwróćcie się, strząśnijcie proch z nóg i idźcie do tych, którzy będą chcieli przyjąć te skarby, te perły. Trzecia grupa osób, krzywdziciele. Tutaj Jezus też jest niesamowicie precyzyjny. Jezus się przed krzywdzicielami, jak okazuje im miłość, Jezus się przed nimi broni. Najpierw, kiedy był jeszcze malutki i sam nie mógł się bronić, Maryja i Józef bronili Jezusa, kiedy miał pierwszy wyrok śmierci. Kiedy był niemowlęciem, kiedy był w łonie mamy, to już miał na sobie wyrok śmierci, nie mógł sam się bronić, to Maryja z Józefem go bronili. Później, kiedy miał 12 lat, musiał się bronić w świątyni przed uczonymi, przed faryzeuszami. Radził sobie. Później nie dał się stącić ze skały, obronił się. Nie dał się ukamienować, obronił się. Bronił się przed Annaszem, przed Kajfaszem, przed Piłatem. Przed Herodem też się bronił. W jaki sposób? Milczał. Bo wiedział, że z głupim nie ma co rozmawiać. Więc przed Herodem w taki sposób się bronił. Kiedy żołnierz z kohorty arcykapłanów uderzył go w policzek, to Jezus mówi, nie nadstawił drugiego, tylko mówi, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Na tym polega miłość do krzywdziciela, że się przed nim bronimy, sprawiamy, że on ma jedną ofiarę mniej na sumieniu i w pewnym sensie ratujemy go przed piekłem. Przynajmniej nie pozwalamy mu się jeszcze bardziej zbliżać do piekła, kiedy byśmy pozwalali mu się krzywdzić. I tak jak mówiliśmy, Jezus raz dał się skrzywdzić, ale zrobił ten wyjątek jako Zbawiciel, żeby pokazać nam, jak bardzo Bóg nas pokochał i zrobił ten wyjątek po 3 latach reguł. Kolejna grupa, 4. Ludzie podli. Tak już zatwardziali, podli, cyniczni, którzy są bardzo cwani i sprytni w czynieniu zła i których upominanie w 4 oczy absolutnie nic by nie dało. By nam, jakbyśmy ich w 4 oczy czy delikatnie upominali, to by nas wyśmiali, to by nami wzgardzili. Na zatwardziałych ludzi, podłych, cynicznych jest tylko jeden sposób. Publiczne zdemaskowanie. To jest jedyny sposób, kiedy oni tracą grunt pod nogami. Bo dopóki nikt nie wie, jacy oni dokładnie są, to oni mogą sobie działać, ukrywać swoje podłe oblicze i być cynicznymi, podłymi i w białych rękawiczkach czynić zło. A kiedy są zdemaskowani, to tracą moc, tracą pewność siebie, bo wiedzą, że ktoś ich zdemaskował i oni już nie mogą działać w ukryciu, nie mogą być tak cwani. Jezus mówi, strzeżcie się ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Nakładają na ludzi ciężary nie do uniesienia, sami palcem ich nie chcą tknąć. I do nich mówi, jeżeli się nie nawrócicie, to marnie zginiecie. No i Jezus to mówił też do duchownych tamtych czasów. I mówi to Jezus też do duchownych naszych czasów. Więc w każdym czasie,
w każdej etapie historii świata, we wszystkich środowiskach, również wśród duchownych, znajdą się ludzie podli i ich trzeba publicznie zdemaskować, ostrzec innych ludzi przed nimi, a wtedy też odebrać im moc przez ujawnienie, kim są i jakimi są. Bardzo lubię słuchać pani Moniki Białkowskiej. To jest jedna z redaktorek Przewodnika Katolickiego. I ona ma taki swój kanał na YouTubie, Monika Białkowska wyłącznie na żywo. Mówi o trudnych sprawach w Kościele i robi właśnie ten czwarty sposób okazywania miłości, demaskowanie ludzi podłych, ona to robi. Ona właśnie z odwagą nazywa pewne zło w Kościele po to, żeby to wyjawić, nazwać, oczyścić i tak dalej, żeby tych błędów już nie powtarzać. I pani Monika Białkowska cytuje pana Aleksandra Bańkę. To jest taki świecki i katolik, teolog. I pan Aleksander Bańka mówi tak, że teraz w tym etapie życia Kościoła dosyć mocno wzrosła rola świeckich również w dziele oczyszczenia tych skandali w Kościele i oczyszczenia Kościoła z tych skandali, bo czasami my, księża, pewnych rzeczy nie do końca widzimy i nie do końca wiemy, jak sobie z tym poradzić. I że świeccy mogą nam patrzeć z zewnątrz, troszeczkę z dystansu, bo my czasami myślimy obronnie, my duchowni myślimy obronnie, ale świeccy mogą nam pewne rzeczy naświetlić, pomóc nam się rozprawiać ze złem w Kościele. I pani Monika Białkowska mówi tak, a ja to wytłumaczę teraz jeszcze prościej, mówiąc zupełnie prostą kartą. Hierarchowie Kościoła, duchowni, pozwólcie, żeby świeccy, katolicy pewne rzeczy nazwali i rozliczyli Kościół, bo jeżeli nie pozwolimy tego robić katolickim, świeckim i dziennikarzom, to zrobią to niekatolicy, świeccy i dziennikarze. Mówiąc jeszcze prościej, jeżeli nie pozwolimy na to przewodnikowi katolickiemu, gościowi niedzielnemu, to zrobi to Wybocza, TVN i oni będą nas rozliczać. I będą z tego też szkody takie, że jeżeli ktoś ze świeckich ludzi Kościoła nas rozlicza, to jest tu też pewne rozumienie Kościoła, pewne wyczucie, żeby też nie wylać dziecka z kąpielą. A jeżeli my nie pozwolimy tego zrobić świeckim wiernym, to świeccy, którzy są spoza Kościoła, też to zrobią. Ale wtedy więcej będzie strat, że jest większe niebezpieczeństwo, że wylejemy to dziecko z kąpielą. I to też jest tak w małżeństwie, że jeżeli na przykład żona odkrywa, że jej mąż jest podły, że skłóca całą rodzinę, że jest cyniczny, przewrotny, że na jej upomnienia w cztery oczy zupełnie nie reaguje, kpi sobie z niej i szydzi i śmieje się prosto w twarz, ale poza jej plecami skłóca całą rodzinę, to taka żona przed swoim podłym mężem powinna się obronić w ten sposób, że go zdemaskuje. Przy całej rodzinie powie, mój mąż jest w głębokim kryzysie. Mój mąż skłóca całą naszą rodzinę. Strzeżcie się jego. Ja wtedy odbieram mu tę moc działania w ukryciu i mataczenia. Dlaczego to jest tak ważne i dlaczego to jest jeden sposób? Dlatego, że ludzie podli są na tyle zatwardziali, na tyle przewrotni, że nie wzruszają się naszą miłością. Nic sobie robią z naszej miłości, z naszych upomnień, z miłością, z tego, że chcemy z nimi rozmawiać. Bo sobie myślą tak, my jesteśmy wielcy, mądrzy, do nas należy świat, władza i pieniądze. I co nam zrobicie? A ci, co są dobrzy, to są naiwni i można się z nich śmiać. To jest takie z ich myślenie, ludzi podłych. Dlatego im nie zaimponuje nasza miłość, bo nas wykpią i wyszydzą, mogą zareagować tylko na naszą mądrość. Jeżeli w konfrontacji z nami widzą, że my jesteśmy sprytniejsi w czynieniu dobra, niż oni są sprytni w czynieniu zła, to mogą zareagować na naszą mądrość, że my nie dajemy się wciągać w te ich matactwa, w to, co oni próbują robić. I tutaj taki bardzo wymowny przykład, ksiądz Marek Dziewiecki na jakimś spotkaniu z młodzieżą. On był tam jako ksiądz, psycholog też, ale był też jakiś pan seksuolog. I tak naprawdę to, co robił ten seksuolog, to on demoralizował młodzież i myślał, że ksiądz Marek no to będzie taki biedny ksiądz, taki, co nic nie wie, tak się temu podda, bo tu
mądry seksuolog wszystko wytłumaczy, a ksiądz to na nich tam się schowa, bo to nie wiem, jakieś średniowiecze czy jakiś zacofany. No i ten seksuolog jak demoralizował młodzież? Mówił tak: róbcie co chcecie, współżyjcie z kim chcecie, jak chcecie, kiedy chcecie, tylko pamiętajcie, żeby się zabezpieczyć prezerwatywą. O taki jego przekaz, takie wychowanie. I ksiądz Marek mówi do niego: proszę pana, czy ja dobrze słyszę? Czy pan nie wie, że istnieje kodeks karny i że kodeks, pan właśnie zachęca młodzież do przestępstw, chyba sam pan jest przestępcą, bo nie mówi pan młodzieży, że istnieje kodeks karny, a zaprasza pan ich do łamania kodeksu karnego, później chyba poszli do więzienia, bo kodeks karny zakazuje większości możliwych zachowań seksualnych. Kodeks karny zabrania i molestowania, i pedofilii, i gwałtów, i pornografii dziecięcej. Tego wszystkiego kodeks zabrania, a on mówi, no róbcie to, co chcecie, kiedy chcecie, z kim chcecie. Po drugie, ksiądz Marek mówi do niego, dlaczego pan kłamie? Dlaczego pan mówi, że sugeruje młodzieży, czy mówi wprost, że prezerwatywa daje bezpieczne współżycie? Nie czytał pan ulotki producenta prezerwatywy, gdzie producent sam mówi, że ona ma 95% skuteczności, czyli jedno współżycie na 20 kończy się zakażeniem, czy chorobą weneryczną, czy wirusem HIV, a u niektórych młodych ludzi 20 współżyć to może być kwestia kilku tygodni czy miesięcy. Zarażają się HIV-em i umierają. I dlaczego pan ukrywa przed młodzieżą, że istnieje jeden, jeśli chodzi o sferę zachowań seksualnych, istnieje jeden stuprocentowy sposób na to, żeby się uchronić przed wirusem HIV, przed AIDS? To jest czystość przedmałżeńska, wstrzemięźliwość przedmałżeńska i wierność małżeńska. Dlaczego pan to ukrywa? A on mówi, no wie pan, wie ksiądz, ten sposób też taki nie jest stuprocentowy, bo można się zarazić wirusem HIV u dentysty. A ksiądz Marek mówi, proszę pana, a od kiedy wizyta u dentysty jest zachowaniem seksualnym? Przecież wyraźnie powiedziałem, jeśli chodzi o zachowania seksualne, jest jeden stuprocentowy sposób. No i ten pan seksuolog usiadł i już do końca spotkania się nie odezwał. Bo zobaczył, że jest ktoś mądrzejszy od niego, ktoś sprytniejszy w czyniu dobra. I ksiądz Marek ukochał młodzież, bo ochronił ją przed demoralizacją i pomógł im w dojrzałym życiu. Pokochał tego pana, bo go wyprowadził z jakiegoś błędnego myślenia i postępowania. Okazał mu miłość i ten pan seksuolog później przychodzi do księdza Marka. Wie ksiądz? Ksiądz mnie zmobilizował do myślenia. Ksiądz mi dał dużo do myślenia. Ja chyba mam jakiś problem osobisty. Czasami tak jest, że nasze problemy osobiste, życiowe ukrywamy pod jakimś dziwnym, błędnym myśleniem. I ostatnia grupa, której Jezus okazuje miłość, to są najwspanialsi, najszlachetni. To tacy jak wy. To jest święty Piotr. Jezus do tych, którzy kochają więcej. Jezus mówi do Piotra, czy miłujesz mnie więcej? Jezus do tych najszlachetniejszych, którzy miłują więcej, jak im okazuje miłość? Przez to, że zawierza im losy ludzi, których kocha najbardziej. Jezus nas, ludzi odkupionych Jego krwią, zbawionych, Jego ofiarą na krzyżu, czy należących do Kościoła, czy nie należących, ale Jezus umarł za wszystkich. Jezus, który nas kocha nad życie, losy nas zawierza Piotrowi. Jeżeli komuś zawierzam los tych, których kocham najbardziej, to nie mogę już go kochać bardziej, bo już mu zawierzam wszystko. Jeśli mąż żonie, żona mężowi zawierza los swoich dzieci, które kochają no prawie nad życie, no to już nie ma większej miłości. To jest szczyt okazywania miłości. I tutaj mamy kolejne kryterium, bo z każdej konferencji wyciągam jakieś kryterium przygotowania do małżeństwa. Kryterium jakby sprawdzenia, czy dany kandydat, kandydatka nadają się do małżeństwa, żeby tej osobie, temu chłopakowi, tej dziewczynie ślubować miłość. Jakie to jest kryterium? Czy kochasz więcej, aniżeli ci? Czyli czy chcesz kochać więcej?
Czy chcesz dorastać do większej miłości? Coraz większej. To jest warunek konieczny. Bo jeżeli ktoś się godzi na życie takie byle jakie, robić byle co, myśleć byle jak, nie rozwijać się, no to wtedy nie jest to dobry sygnał. Więc musimy zbadać, czy ta osoba nie ulega jakimś mitom, czy jest osobą, która kocha i czy chce kochać każdego dnia coraz więcej. Czyli co ślubujemy? Ślubuję ci miłość. Czyli nie ślubuję ci uczucia, że będę miał do ciebie zawsze piękne uczucie, bo będę miał różne uczucia. Nie ślubuję ci tolerancji, bo jak będziesz robił coś dobrego, to się będę wspierać. A jak będziesz robiła coś złego, to cię będę upominać. Nie ślubuję ci akceptacji, bo nie chcę cię zamrażać w rozwoju, bo chcę ci pomagać każdego dnia w rozwoju. Nie ślubuję ci seksu, bo istotą miłości jest decyzja miłości, decyzja troski, wspierania twój rozwój. I ja nie ślubuję, że zawsze będę z tobą współżył, bo mąż z żoną, jest wiele sytuacji, kiedy nie współżyją. Czy to pojawia się dziecko, czy to pojawia się jakaś choroba, czy to się pojawia starość. Więc nie obiecuję ci, nie ślubuję, że zawsze będę z tobą współżył, ale że zawsze będę cię kochał. I nawet jak nie będzie współżycia z różnych powodów, nadal będę cię kochał. Jest wielki dramat i spotkałem już takie małżeństwa, gdzie jedyną, w ich małżeństwie, jedyną formą okazywania czułości jest współżycie. Straszna bieda, straszna. Przypomnę jeszcze to, co mówiłem. Miłość bez seksualności wystarczy do szczęścia, a seksualność bez miłości nie wystarczy do szczęścia. Więc ja ci nie ślubuję, nie obiecuję, że będę z tobą współżył. Nawet jak nie będzie współżycia, nadal będę cię kochał. Nie ślubuję ci wolnego związku, bo nie ma kwadratowych kół czarnej, bieli i wolnych związków. Nie chcę cię okłamywać i nie chcę być z tobą w związku niedojrzałym, egoistycznym do pierwszej próby, dopóki mi to będzie wygodne. I nie ślubuję ci naiwności. Jeśli będziesz mi krzywdzić, to się będę bronić. Nie ślubuję ci naiwności, tylko ci ślubuję miłość. I teraz te pięć grup osób, które Jezus spotyka. Jeśli będziesz mężu szlachetny, jeśli będziesz żona szlachetna, to się będę tobą cieszyć, będę cię wspierać, będę cię chwalić, będę cię stawiać za wzór, będę się z tobą wzruszać, będę cię niesamowicie się tobą cieszyć. Jeżeli będziesz mężu, żono błądzić, to cię będę upominać. Jeżeli będziesz mężu, żono krzywdzić mnie, to ja się będę bronić i poruszę niebo i ziemię i policję i sąd i wszystko, będę się bronić i dzieci nasze będę bronić przed tobą. Jeśli będziesz podły, mężu, żono, jeśli będziesz podła, to będę cię demaskować i ostrzegać innych przed tobą. A jeżeli będziesz szlachetny, szlachetna, jeżeli będziesz kochał więcej, jeżeli będziesz kochał więcej, to będę ci okazywać miłość najmocniej, czyli będę ci zawierzać swoje tajemnice swojego serca, zawierzać moje życie, wzruszać się tobą, niesamowicie cieszyć się tobą, mówić ci, że jesteś dla mnie najważniejsza, najważniejszy, że tobie najbardziej ufam, że ciebie najbardziej kocham, że jesteś dla mnie najważniejszą osobą na ziemi. Jeśli tak będziemy okazywać miłość, to będzie kawałek nieba na ziemi. A czy jesteśmy zdolni do takiej miłości? Jesteśmy, ale do niej dorastajmy. Amen.